Hej kochani, tu Karolina z bloga Savory or Sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. Dziś, jak widzicie, trochę zmieniłam scenerię foodbooka, ponieważ jakaś zmiana zawsze jest spoko. Jestem już po śniadaniu, po obiedzie i po przekąsce. Tak więc trochę się już działo dzisiejszego dnia. Więc na śniadanie była dziś nieśmiertelna i zawsze ukochana owsianka. Był to miks płatków owsianych, płatków jęczmiennych i przeróżnych innych płatków. Również łuski gryczanej, nasion chia i mleka kokosowego. Dodatkowo do mojej owsianki wrzuciłam masło orzechowe, ponieważ masło orzechowe to życie, i morele. A całość podałam z mandarynkami i kawałkami gorzkiej czekolady z orzechami laskowymi. Więc jest to kombinacja wyśmienita. Owsianka jest zawsze dobra na każdy dzień. Oj, tramwaj, tramwaj, tramwaj. Nie hałasuj mi tu. Potem na przekąskę zjadłam kaki, ponieważ kaki jest jeszcze w sezonie. Raczej no dobra, już się kończy, ale było one bardzo dobre i uwielbiam ten owoc ponad życie. Na obiad zrobiłam, słuchajcie, niesamowite curry. Było to curry z własnoręcznie ugotowaną ciecierzycą, ze świeżymi pomidorami, z przyprawami, płatkami drożdżowymi, z wędzoną papryką. Podawałam z kaszą orkiszową, tak więc bardzo zdrowo, domowo i pysznie. Jak widzicie, staram się coraz więcej gotować, trochę mniej jem na mieście. Nie jest to ogólnie jakoś specjalnie związane z jakimiś postanowieniami noworocznymi, ponieważ moja dieta i mój styl życia jest zazwyczaj zdrowy, więc za dużo nie muszę zmieniać, przynajmniej tak mi się wydaje. I teraz jestem po tych posiłkach i po prostu byłam w Rossmanie i chciałam się z wami podzielić ekstra nowiną, że jest obecnie akcja w Rossmanie 2 plus 2 na zdrową żywność i na ekologiczne i no, takie naturalne kosmetyki, więc nie mogłam nie spróbować. I chciałam wam się pochwalić, co zakupiłam i co będziemy testować. Też w sumie nie do końca testować, bo kupiłam kilka rzeczy, które znałam i kilka rzeczy, których totalnie jeszcze nie znałam. Pierwszą rzeczą jest to oczywiście napój chias, czyli mój ulubieniec od zawsze. Uwielbiam napoje chias. To jest ta wersja z mango i marakują i jest to chyba moja ulubiona, aczkolwiek lubię jeszcze tego takiego shake'a kokosowego z ananasem. Smakuje jak taka pina colada. No ale kupiłam właśnie ten chias mango, ponieważ uwielbiam. Uwielbiam te chias. Jest to płynna przekąska i zawsze uratuje mnie, gdy mam jakiegoś małego głoda. A taka buteleczka malutka wszędzie się zmieści, a ma ona naprawdę bardzo dużą moc. Źródło błonnika. Naprawdę bardzo wam polecam. Jeśli jeszcze nie próbowaliście, to musicie koniecznie spróbować. Ja od kiedy spróbowałam, to się zakochałam w napojach chias. Również mają szejki proteinowe, które również zasługują na uwagę, jeśli dbacie o to, by wasza podaż białka była wystarczająca lub po prostu chcecie zbudować masę mięśniową lub gdy obawiacie się, że podaż waszego białka w ciągu dnia nie jest wystarczająca. Więc polecam wam bardzo chias. To jest rzecz, którą już znam, którą piłam, więc musiałam kupić. A no i wytłumaczę wam w ogóle, na czym polega, bo powiedziałam, że promocja 2 plus 2. Działa ona tak, że kupujecie 4 produkty, zdrowa żywność lub kosmetyki, można je mieszać. No i dwa z tych 4 produktów, które zakupicie, będą gratis, więc jest to naprawdę super, super opcja. Druga rzecz, którą zakupiłam, jest to również rzecz, którą już jadłam i absolutnie ubóstwiam. Są to chipsy z banana o smaku słodkiego sosu chili. Pycha, naprawdę smakują one jak normalne chipsy, a są to chipsy z bananów. No dobra, nie, no w sumie nie smakują jak normalne chipsy, bo smakują znacznie lepiej. Są takie chrupiące, delikatne i są naprawdę zdrowsze od zwykłych chipsów i są wegańskie i są po prostu z owoców. Ludzie, z owoców. Ja wiem, że ziemniak jest warzywem, ale to są chipsy z owoców, więc naprawdę polecam wam bardzo serdecznie te chipsy. Na razie ich nie otwieram, bo nie jestem głodna, a wiem, że jak otworzę, to zjem całą paczkę, ale z pewnością znajdziecie te chipsy w jakimś następnym foodbooku i pokażę wam wtedy, jak one wyglądają i jak smakują. Kolejną rzeczą, na którą bardzo się cieszę, jest makaron z ciecierzycy. Makaron z ciecierzycy, ja uwielbiam ciecierzycę, jest to chyba mój ulubiony strączek. No, zobaczymy, jak będzie smakował. Na pewno będzie mi smakował, w sumie nie ma takiej opcji, żeby mi nie smakował.
przez to, że jest to praktycznie mąka z ciecierzycy i woda źródlana, jest w nim bardzo dużo białka, ponieważ aż 21%, co zasługuje naprawdę na pochwałę. Nie mogę się doczekać, aż wypróbuję ten makaron. Oczywiście na pewno pojawi się on w foodbooku, by Wam zrobić mały test, jak się gotuje, czy się nie rozkleja i czy po prostu jest smaczny. A ostatnią rzeczą, na którą również jestem bardzo podekscytowana i zaraz skosztuję, bo nie wytrzymam, jest to jackfruit. Słyszałam o tym owocu bardzo wiele, zazwyczaj z jakichś wegańskich kanałów na YouTubie i ludzie właśnie, którzy mieszkają w Tajlandii lub właśnie w takich okolicach, to zazwyczaj są po prostu podekscytowani i bardzo lubią jackfruita. I można robić jakieś takie gulasze z jackfruita i podobno ten jackfruit smakuje po prostu jak mięso i podobno jego tekstura jest bardzo podobna. To jest suszony jackfruit metodą właśnie chłodnego powietrza, który zachowuje swoje wartości odżywcze. Jackfruit można przyrządzać zarówno na pikantnie, jak i na słodko. To jest wersja na słodko, ponieważ jest to taki suszony owoc. I zaraz go skosztuję, bo nie mogę się doczekać. W ogóle moja siostra jest obecnie w Tajlandii razem ze swoim mężem na wakacjach i tak w sumie wspomniałam jej, że chciałabym spróbować świeżego jackfruita i świeżego duriana. Wygooglujcie sobie, co to jest durian. Jest to również bardzo ciekawy owoc i mam cichą nadzieję, że jakoś uda jej się wepchnąć te owoce do walizki i mi je przywieźć. No, tyle gadania. Czas spróbować, czy jest to warte swojej uwagi. No i ceny, ponieważ te produkty oscylowały, każdy z nich w kwocie od 6 do 8 czy 9 zł, więc za całość zapłaciłam, nie pamiętam, w sumie 16 czy 17 zł za 4 produkty. Takie, wiecie, fajne produkty, bardzo fajne produkty. Więc czas na taste test. Okej, okay, pachnie jak no, suszony owoc. Wygląda tak. Postaram się Wam pokazać wnętrze. O, fajowo, zaczyna padać. Jest to jakby połączenie w smaku jabłka, moreli i ananasa. Jeśli nie możecie się zdecydować na jabłko, ananasa czy morele, wybierzcie jackfruita, będziecie mieć wszystkie trzy naraz. Dobre. No i powiem Wam, że konsystencja jest taka mięsista. Żyłkowa, mięsna trochę taka. Nie wiem, czy to jest zaleta czy wada, ale tak jest. Tak więc nie dziwi mnie, że często ludzie przygotowują właśnie jakieś potrawy z jackfruitem jako substytut mięsa. No dobra, więc to by było na tyle. Polecam Wam wszystkie te produkty, które ja wybrałam, czyli chias, chipsy, makaron z ciecierzycy i właśnie tego jackfruita. To są moje wybory. Jestem ciekawa, czy skorzystacie z tej promocji Rossmana. Wystarczy się tylko zarejestrować, ściągnąć apkę na smartfona, założyć szybko konto, dosłownie w kilka minut. Zdajcie znać, jakie produkty Wy byście wybrali lub jeśli skorzystaliście z tej promocji, to właśnie co wybraliście. Jestem bardzo ciekawa. Ja starałam się wybrać takie rzeczy super, takie po prostu ciekawe, niecodzienne. No nie zawsze można zjeść tego jackfruita, chipsy z bananów lub makaron z ciecierzycy. Czy ja jestem w stanie pić codziennie, ponieważ kocham i ubóstwiam. No, czy te tramwaje dadzą mi dziś spokój? No, Jezus Mariu. Tak przy okazji, jak byłam w Rossmanie, kupiłam też kilka wegańskich kosmetyków. Jeśli chcielibyście zobaczyć, jakie kosmetyki wegańskie ja wybieram i z czego korzystam, to mogę w najbliższej przyszłości nakręcić taki film, ponieważ powiem Wam, że już prawie wszystkie moje kosmetyki są wegańskie. Więc to Was z pewnością czeka. Dobra, ja lecę do domu. Jeszcze sobie trochę podjem tego jackfruita i widzimy się w porze kolacyjnej. Pokażę Wam, co wybieram na kolację. Gdybyśmy się już nie widzieli, to pa, pa. A
A no i wiadomka, nie zapomnijcie o łapce w górę i o subie. Bez tego to wiecie, ani rusz, nie?